Wygrywacie 0-3 z Gniezdem, później wygrywacie 5-3. Tutaj przegrywacie z Kartuzami 0-3, ale niestety nie wygrywacie, a przegrywacie 1-5. Jaka jest różnica mimo wszystko tamtym meczem, a tym tutaj w Wartkowicach? No i oczywiście tu drużyna z Kartuz o wiele lepsza futsalowo. No, ona tak naprawdę dyktowała warunki. Liczyliśmy w szatni, sobie powiedzieliśmy, żeby powtórzyć to, co się wydarzyło w Gnieźle. No niestety brakło trochę, brak skuteczności, no i potem taki wynik, no. Musieliśmy się otworzyć, straciliśmy już potem w drugiej połowie dwie bramki. Tam akurat się wszystko poukładało, straciliśmy 3 bramki w bardzo krótkim czasie. No tutaj niestety się nie udało, musimy trenować. To jest pierwszy nasz sezon, ale no, mam nadzieję, że uda nam się fajnie zakończyć na jakimś fajnym miejscu i staramy się dalej grać. Niektórzy z Was oczywiście wczoraj pewnie grali na trawie jeszcze, więc mimo wszystko to mogło być troszeczkę odczuwalne dzisiaj, natomiast no, fakty są takie, sam powiedziałeś o tym, brak skuteczności dzisiaj, to chyba był taki Wasz największy grzech. No dokładnie, brak skuteczności, bramkarz fajnie u nich łapał. No i to co prawda, to prawda, no, nie da się, ciężko się łączyć trawę z halą, ale no, my chcemy to łączyć i zrobimy wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Mam tutaj Arka Błaszczyka akurat o sytuację z poprzedniego tygodnia ze zespołu tutaj ze Zgierza, że przegrywali 0-3, wygrali 5-3. Pewnie sami zwróciliście na to uwagę. Z Wami się im nie udało, w związku z czym wygrywacie 5-1. Jakbyś miał na moment spojrzeć na rywali, brak skuteczności to był ich największy grzech? Po części tak, no i też po części w pierwszej połowie nie wracali, nie wiem, czy byli zmęczeni, czy co tam się wydarzyło, bo wychodziliśmy 3-1, 3-2, nie kończyliśmy. A no mówię, gdzieś tam mieliśmy w głowie to, że Gniezno też schodziło przy 3-0 do szatni i mecz przegrali, także myśmy tu też chcieli konsekwentnie dalej grać od tyłu, co nam się nie zawsze udawało, bo mówię, gdzieś tam chodziliśmy na wymianę, co było trochę bez sensu, na szczęście tylko jedną bramkę straciliśmy. Także cały czas gdzieś tam staramy się ten plan trzymać, żeby tych bramek tyle nie tracić i oprócz Lubawy to się na razie udaje. Ja powiedziałem podczas transmisji, kiedy prowadziliście 3-0, że to jest dla Was taki trochę egzamin dojrzałości, bo prowadziliście w pierwszej połowie 3-0 i naprawdę pozostało jeszcze dużo czasu. Też miałeś takie mniej więcej podobne wrażenie w pierwszej połowie? Tak, znaczy no, ja wiedziałem, że będzie dalej i to jeszcze nie było koniec meczu przy 3-0. Tylko, że no mówię, no mamy 3-2, 3-1, ja się powtarzam, ale tak było, no jak ktoś tam oglądał, to widział, no wychodzimy 3-1, tracimy piłkę, oni wychodzą 3-1, zamiast skończyć taką sytuację bramką, to my się nadziewamy na kontrę i gdzieś tam mówię, Jarek nas dzisiaj trochę gdzieś tam pomógł, bo w pierwszej połowie tam miał do pustej bramki, wybronił nogą, coś tam pobronił też w drugiej połowie, także no mówię, pomógł nam niesamowicie, bo podejrzewam, że gdyby do przerwy było jakieś 3-2 czy 3-3, bo mogło tak być, to by było ciężko. Michał, myślę, że wygrywacie 5-1 tutaj w Wartkowicach. Ważne zwycięstwo, ale też powiedziałem waszemu grającemu trenerowi, że kiedy prowadzicie 3-0, to też mieliście taki egzamin dojrzałości, bo szybko prowadziliście i musieliście ten wynik utrzymać. No dokładnie, mecz się do nas ułożył bardzo dobrze, 3-0. No i musieliśmy pokazać właśnie tę swoją dojrzałość, utrzymać się przy piłce, chociaż niefortunna bramka dla drużyny Zgierza, 3-1. Na drugą połowę wyszliśmy bardziej skoncentrowani, wiedzieliśmy, że będzie tyle sytuacji w pierwszej, jak nie więcej tak naprawdę, bo drużyna musiała się odkryć. No i tak było, dorzuciliśmy dwie bramki, wygrana 5-1, cieszymy się. Wracamy do domu. Mówisz to z takim spokojem, a też mimo wszystko pamiętam taki fragment meczu, w którym poszliście chyba trochę na wymianę ciosów tutaj ze Zgierzem. To co trochę chyba potraktowaliście wewnętrznie jako błąd, bo mimo wszystko atak za atak, strzał za strzał, musieliście chyba to wszystko trochę uspokoić. Dokładnie, takie akcje, akcja za akcję są bardzo groźne z tego względu, że może być różnie, możemy strzelić, a możemy też stracić. I jak było widać, uspokoiliśmy granie i było dobrze.